Kolejny raz chciałem zrobić króciutki materiał, materialik, o wydawać by się mogło prostym cytacie. Jak widzicie po długości tego klipu, znowu mi nie wyszło, co zatem poszło nie tak. W tym materiale biorę pod lupę mrożący krew w żyłach cytat, 640 kB powinno wystarczyć każdemu. Zapraszam do oglądania. Zanim przejdziemy do sedna tematu, tym, którzy tego nie wiedzą, należy się wyjaśnienie odnośnie tego, czym właściwie było 640 kB pamięci i dlaczego barierą na poziomie 640 kB niemiło wspominają starsi informatycy czy po prostu tamtejsi posiadacze PC-ów. Ten materiał nie ma na celu wytłumaczenia wszystkich zawiłości związanych z pamięcią RAM, więc wyjaśnienia tego aspektu będą bardzo ogólnikowe. A zacznę od cofnięcia się do 1981 roku, kiedy to IBM wypuścił na rynek pierwszy IBM PC, model 5150. Komputer posiadał w sercu procesor 8088, czyli ubogą wersję procesora 8086. Ten słabszy przedstawiciel dopiero co rodzącej się architektury x86 posiadał 20-bitową magistralą adresową i był w stanie zaadresować 1 MB pamięci, co nie oznacza, że pierwszy IBM PC posiadał 1 MB RAMu. 5150 dostarczany był z wlutowaną pamięcią RAM wielkości 16 lub 64 KB i możliwe było jej rozszerzenie do 256 KB z pomocą trzech kart rozszerzeń, zakładając, że klient wybrał wariant 64-kilobajtowy na start. Odświeżone rewizje PC-ta posiadały płytę główną z wlutowanym RAM-em wielkości od 64 do 256 kB i z czasem pojawiły się też karty rozszerzeń z większą ilością RAM-u, np. 256 kB. I właśnie z użyciem takich kart możliwe było wymaksowanie pamięci do 640 kB. Wyglądało to tak. Na płycie było 256 kB, dodawano kartę 256 kB i jeszcze jedną kartę 256 kB ustawioną tak, aby tylko pierwsze 128 kB było widoczne, a dokonywało się tego przełącznikami na karcie. Jeszcze później pojawiły się karty multifunkcyjne. Otóż PC od IBM-a posiadał tylko 5 slotów, jeden zabierała karta graficzna, jeden kontroler portów RS-232 i tak dalej. Nierzadko zdarzało się, że użytkownikom kończyły się sloty i tutaj z pomocą przychodziły karty, które skupiały w sobie kilka rozwiązań. Ciekawym przykładem jest Sixpack Plus, produkcji AST Research. Nazwa tej firmy już się na moim kanale przewinęła. Był to członek tzw. gangu 9. Sixpack Plus posiadał kontroler portów COM, drukarki oraz joysticka i zegar czasu rzeczywistego. Twór IBM go nie posiadał. Daniem głównym był jednak RAM w wielkości 384 kB. Jeśli zatem nabyło się wariant 5150 z 256 kB na płycie, to po dodaniu takiej karty osiągano magiczny rozmiar 640 kB. IBM tak zaprojektował swojego pierwszego PC-ta, że z tego 1 MB, który obsługuje w cudzysłowie procesor 8088, dla użytkownika zostawało tylko, a wtedy aż 640 kB. Była to tak zwana pamięć konwencjonalna, pozostałe 384 kB to pamięć górna, UEMA, zarezerwowana na BIOS czy obsługę różnych urządzeń, np. kart graficznych. Zerknijmy szybko na rynek komputerów domowych z początku lat 80. pod kątem dostępnego RAMu. Atari 1200XL posiadało 64 kB pamięci, tyle samo posiadał TRS-80 Model 4, Apple IIe posiadał również 64 kB pamięci na start, a Commodore 64, jak łatwo się domyśleć, także posiada 64 kB pamięci. By the way, historia C64 na pewno pojawi się kiedyś na tym kanale. Co ważne, wszystkie wymienione konstrukcje ukazały się po premierze pierwszego personal computer od IBM. Tak więc te 16 kB na start w wariancie podstawowym z możliwością sporej rozbudowy nie było złym pomysłem. IBM PC stało się standardem, pojawiło się, jak wiecie, wiele klonów, Microsoft latami ulepszał DOS-a, a Intel opracowywał kolejne generacje procesorów w architekturze x86, podnosząc tym samym ilość obsługiwanego RAMu. A najbardziej przełomowym był, jeśli śledzicie ten kanał, to już wiecie, 8386. Z każdym rokiem zachłanność gier i programów w pamięć rosła, a na domiar w cudzysłowie złego, multitasking zaczynał być czymś oczywistym. Wtrącę, że w kwestii coraz to większego zapotrzebowania w pamięć, fajnymi słowami w 1987 roku podzielił się Jerry Pornell,
m.in. pisarz, ale nie tylko i nie tylko książek. Prowadził bowiem swoją rubrykę w magazynie Byte. Mój pierwszy komputer posiadał 12 KB pamięci. Kiedy rozszerzyłem jej ilość do 64 KB, myślałem, że mam całą pamięć, jakiej kiedykolwiek będę potrzebował. Ech, teraz wiem lepiej. Tutaj taka ciekawostka. Nieżyjący już Purnell jest uznawany za pierwszego pisarza, który napisał swoją książkę w edytorze tekstowym na komputerze. Było to w 1977 roku. I tak, moi drodzy, z 5-minutowego materiału robi się 20-minutowy materiał. Wracamy do tematu. Zachłanność softu w pamięć rosła i te 640 KB okazywało się niewystarczającą ilością. Z pomocą przyszły tak zwane bloki górnej pamięci. Otóż nawet kiedy BIOS i wszystkie urządzenia zabrały z pamięci górnej UMA swoje kilobajty, okazywało się, że jeszcze duża część tej przestrzeni leży nieużywana. Te niewykorzystane płacie pamięci nazwano właśnie blokami górnej pamięci UMB. Była to prawdziwa rewolucja. Dzięki tej nowej przestrzeni sterowniki i programy rezydentne z angielskiego TSR, czyli Terminate and Stay Resident, mogły być przeniesione do nowej przestrzeni ponad 640 KB, robiąc tym samym miejsce w pamięci konwencjonalnej. Rzutem na taśmę dodam, że następny po UMA znajduje się obszar wysokiej pamięci, czyli HMA. Jest to skromna przestrzeń, zaledwie 64 KB, ale zawsze to coś. Teraz sytuacja robi się ciekawa. PC-ty od początku lat 90. posiadały często więcej niż skromny 1 MB RAM-u. Co jednak z tego, skoro cały czas istniała bariera 640 KB i nieważne ile fizycznego RAM-u posiadał PC, to programy i gry i tak musiały się zmieścić najpierw w pamięci konwencjonalnej. By the way, sztuczek na zwiększanie pamięci konwencjonalnej było kilka i na rynku działały nawet firmy specjalizujące się w tworzeniu oprogramowania, które automatyzowało proces optymalizacji RAM-u. Warto wspomnieć chociażby o Quarterdeck Office Systems. Firma ta wypuściła na rynek całą masę takiego oprogramowania, np. VidRAM. Sprytny programik wydany w 1990 roku, który zwalniał pamięć konwencjonalną dla programów działających w trybie tekstowym, a robił to niejako zabierając przestrzeń w pamięci UMA przeznaczoną na różne tryby graficzne zbędne dla programów tekstowych. Z czasem Microsoft dodał do DOS-a program MapMaker, który modyfikował pliki AutoExecBAT i ConfigSys za użytkownika, aby zwolnić miejsce w pamięci konwencjonalnej. Zanim to nastąpiło, a nastąpiło to dopiero w wersji 6.0, użytkownicy mogli sobie pomagać programami właśnie od Quarterdeck Office Systems, głównie QEMM. Miało być ogólnikowo, więc jak ognia unikałem w tym segmencie używania akronimów EMS i XMS. Więc teraz jednym zdaniem. EMS i XMS to kolejno specyfikacja dostępu do pamięci poszerzonej i rozszerzonej. To właśnie dzięki tym specyfikacjom możliwe było sięganie po większej ilości pamięci, a uzupełnieniem niech będzie taka oto ściągawka. Dodam jeszcze, że z czasem na duże zapotrzebowanie oprogramowania w pamięć zbawienne okazały się ekspandery. Kojarzycie DOS 4GW przed odpaleniem starej gry? To właśnie jest ekspander, jeden z popularniejszych, zastosowany na przykład w grze Doom. Trzeba zaznaczyć, że ekspandery weszły do gry bardzo późno, bo upowszechniły się dopiero w latach 90., choć pojawiły się niedługo po premierze 8286. Czas na praktykę, a przykładem niech będzie program HAVU Info, którego wersja dla DOS-a jest cały czas do pobrania ze strony producenta. Mam tutaj peceta z procesorem AM386 i 16 MB RAM-u. Czyli nie powinno być problemu z odpaleniem tego softu na tym sprzęcie. Sprawdźmy zatem. Jak widzicie, wyskoczył komunikat o zbyt małej ilości pamięci. Aby odpalić HAVU Info na tym kompie, trzeba zapalić kadzidełko, pomodlić się, zwiększyć ilość pamięci konwencjonalnej i voilà. Podsumowując tę sekcję. Oprogramowanie miało swoje wymagania odnośnie dostępnej pamięci konwencjonalnej i PC musiał tyle tej pamięci mieć wolnej, aby móc odpalić dany soft. Nawet jeśli gra wymagała 100 KB, a w PC-cie zainstalowanych było kilka megabajtów. Jeśli użytkownik zapełnił pamięć konwencjonalną sterownikami i TSR-ami, to miał problem i musiał prosić o pomoc kolegę Magika,
który wiedział, jak zoptymalizować RAM, ewentualnie spróbować własnych sił, posiłkując się jakimś czasopismem, na przykład takim oto artykułem Secret Service. Później sprawę ułatwiły różne programy, czy to dostawcy systemu, czy firm trzecich, a jeszcze później, za sprawą ekspanderów, to twórcy oprogramowania dbali o to, aby gra się odpaliła. Ok, mamy zatem wyjaśnione obszary pamięci. Może to nudne, ale konieczne, aby zrozumieć, dlaczego użytkownicy PC-ów nie byli fanami bariery 640 KB i zarazem jej, w cudzysłowie, wynalazcy, osobnika imieniem William Henry Gates III, znany bardziej jako Bill Gates, który słowami "640 KB powinno wystarczyć każdemu" nastręczył wszystkim tylu problemów. Tylko... czy to na pewno Bill Gates odpowiada za omawianą barierę? I czy faktycznie jest autorem tych niefortunnych słów? Posługując się terminologią facebookową, to skomplikowane. A teraz wersja długa. Dlaczego właściwie przedstawiciel Microsoftu miałby odpowiadać za barierę RAMu w produkcie firmy IBM? Kto tak naprawdę odpowiada za barierę? Producent sprzętu czy oprogramowania? To tyle ciekawa kwestia, że po dziś dzień dzieli internautów. Załóżmy, że obie firmy są w równym stopniu odpowiedzialne. Trochę się już nagadałem o bliskich kontaktach MS-a i IBM-a w materiale o historii DOS-a i tutaj nie będę się powtarzał. Musicie jedynie wiedzieć, że zanim system trafił pod strzechy, obie firmy wspólnie go szlifowały, dlatego podejrzewanie Gatesa nie jest pozbawione podstaw. Twórcy DOS-a mogli przecież podpowiedzieć IBM-owi, ile pamięci konwencjonalnej ma być dostępnej dla użytkownika. Cytat "640 KB powinno wystarczyć każdemu" datowany jest na 1981 rok. W zasadzie to nie wiem, kto datował ten cytat na rok 81, wiele źródeł po prostu kopiuje po sobie ten fakt, ale nikt nie jest w stanie wskazać źródła i dowodu, że słowa faktycznie padły w 1981 roku. Dla porządku, załóżmy, że tak było, wszakże obie firmy współpracowały wtedy blisko, więc kto wie. Mi udało się jedynie znaleźć informację, że słowa padły z ust Gatesa w połowie roku 81 podczas niesprecyzowanej imprezy komputerowej w Seattle. Pierwsza pisana wzmianka o odpowiedzialności Gatesa za barierę pojawiła się dopiero w 1985 roku w gazecie InfoWorld. Otóż w wydaniu datowanym dokładnie na 29 kwietnia niejaki James Fawcett, ówczesny redaktor naczelny, we wstępniaku zatytułowanym "Give me power", czyli "dajcie mi moc", to właśnie Gatesowi przypisuje słowa: "Kiedy ustawialiśmy górny limit dla PC DOS-a na poziomie 640 KB, myśleliśmy, że nikt nigdy nie będzie potrzebował tyle pamięci". Swoją drogą ten cytat różni się od tego, który wszyscy znamy. I nie, w translacji nic nie zginęło, to po prostu dwa różne cytaty, więcej o tym za chwilę. Nie jest wykluczone, że ten dłuższy cytat jest zwyczajnie zmyślony, w żadnym innym czasopiśmie taki cytat nie jest przytaczany, nie jest również podane, kiedy te słowa padły, czy był to wywiad, bezpośrednia rozmowa, fragment jakiejś książki, nie wiadomo. Wiemy natomiast, że słowa nie przewinęły się w żadnej innej gazecie. Jest to o tyle dziwne, że ta gafa w postaci niepodania źródła cytatu przydarzyła się Rednaczowi, nie szeregowemu dziennikarzowi, a mówimy tutaj o szanowanej gazecie, jaką był wtedy InfoWorld. Idziemy dalej. Kolejna poszlaka wskazująca na Gatesa pojawiła się w InfoWorld w wydaniu datowanym na 14 listopada 1988 roku. Pismak George Morrow w artykule "Bus Wars", czyli "Wojna magistrali", tutaj w domyśle EISA kontra MCA, napisał: "Bill Gates powiedział kiedyś, że 640 KB to więcej niż ktokolwiek będzie potrzebował. Był w błędzie". Niestety autor także nie podaje źródła odnośnie tego, kiedy i gdzie Bill Gates wypowiedział takie słowa. Cytat, który wszyscy znamy, pojawił się w tej samej gazecie, ale dopiero w 1990 roku, dokładnie w wydaniu datowanym na 1 stycznia. Kolejna, jakże przełomowa, dekada w przemyśle IT została zamknięta, był to zatem świetny moment na podsumowanie tego, co się działo. W sekcji z podsumowaniem dokonań roku 1981 znalazł się znany nam cytat, a jego autorstwo przypisano Gatesowi. Cytat ten zrobił istne tournée dookoła świata.
tłumaczono go na wiele języków i przytaczały go nawet takie gazety jak The Washington Post. Znany jest przynajmniej jeden przypadek, kiedy autor książki, podając omawiany cytat, jako źródło podaje właśnie wpis w Washington Post. Jak reagował na to Gates? Otóż główny zainteresowany zaprzecza, że kiedykolwiek wypowiedział takie słowa. Mało tego, twierdzi, że powiedział coś zupełnie przeciwnego i że to po naciskach Microsoftu bariera była na poziomie aż 640 KB, a nie 512 KB, jak chciał to uczynić IBM. Od 1990 roku Gates prowadził swoją rubrykę w gazecie The Huntsville Times, gdzie odpowiadał na różne pytania czytelników nadesłane m.in. elektroniczną pocztą. I w 1996 roku napisał do niego niejaki L. Marshall. Czytałem w gazecie, że w 1981 roku powiedziałeś, 640 KB powinno wystarczyć każdemu. Co miałeś na myśli, kiedy to powiedziałeś? Na co Gates odpowiedział? Powiedziałem kilka głupich rzeczy i kilka złych rzeczy, ale tego nie powiedziałem. Dalej tłumaczył. Wciąż wpada na ten głupi cytat, że wystarczy tylko 640 KB pamięci, który mi się przypisuje. Nikt nigdy nie podaje, skąd jest ten cytat, a to zwykła plotka, powtarzana raz za razem. Tutaj trzeba oddać Gatesowi rację. Faktycznie, nikt nigdy nie podawał źródła wypowiedzi Gatesa. Po prostu jedna gazeta to napisała, reszta zaczęła to kopiować i jak powiedział klasyk, kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą. Czy ja właśnie nazwałem Goebbelsa klasykiem? Po prostu jedna gazeta to napisała, reszta zaczęła to kopiować i jak powiedział pewien kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą. Nawet twórca The Yale Book of Quotations przyznaje, że nie ma dowodów na to, że słowa padły z ust Gatesa. Z drugiej strony Gates nie cieszy się opinią osoby, która nigdy nie kłamie. Przecież fundamentem Microsoftu było kłamstwo, jakie Gates sprzedał firmie MITS, a więcej o tym dowiecie się w materiale Historia systemu MS-DOS. Kłamał też chociażby w sprawie zatrudnienia cudzoziemców w ramach programu wizowego H1B. A czasami gadał też zwykłe głupoty, na przykład twierdził, że w 2 lata wyeliminuje spam, a 4 lata przed wypuszczeniem 32-bitowego Windows NT 3.1 powiedział: nigdy nie zrobimy 32-bitowego systemu operacyjnego. Może zatem cytat pochodzi od niego? Zrobimy jeszcze jedną wycieczkę do przeszłości. Tym razem cofniemy się do końcówki lat 80. W 1989 roku Bill Gates wygłosił mowę na Uniwersytecie Waterloo, a na stronach uniwersytetu cały czas można się do niej dokopać i ją odsłuchać. Przyjemność trwa 1,5 godziny, ale nas interesuje tylko ten fragment. Nie przyznaję się tutaj do ojcostwa kłopotliwego cytatu, ale jasno podkreśla, że maczał palce przy ustalaniu bariery. Pora na jakieś podsumowanie. Czy to takie trudne do wyobrażenia, że w czasach, kiedy komputery osobiste miały do dyspozycji jedynie 64 KB RAMu, ktoś ustalił granicę RAMu na poziomie 10 razy większym? Gates zakładał, że wystarczy to na 10 lat. Rzeczywistość pokazała, że po około 5 latach ludzie zaczęli coraz głośniej mówić, że jest to problem. Warto wiedzieć, że komputery, które nie były zgodne z IBM PC, a na których działał DOS, miały barierę na wyższym poziomie. Na przykład Victor 9000 Cyrus 1 posiadał barierę na poziomie 896 KB, a komputery Siemensa z serii PCD oraz PCX oddawały użytkownikowi 1020 KB pamięci konwencjonalnej. W tym materiale chciałem dowieść jednego. Nie ma 100% pewności, że słowa, które przypisuje się Billowi Gatesowi, są faktycznie jego. Wszystko zatem wskazuje na to, że sam cytat jest klasycznym apokryfem.
Podkreślić trzeba, że choć Gates prawdopodobnie nie jest autorem cytatu, to autorem bariery w jakimś stopniu z pewnością jest, do czego się, jak słyszeliście, przyznał. Na koniec jeszcze jedna ciekawostka. Podczas zbierania materiałów do tego odcinka natrafiłem na książkę The Simple Guide to Home Electronics autorstwa Marka Schutte, wydaną w 2017 roku, czyli niedawno. Otóż autor książki był kiedyś pracownikiem firmy Intel. Konkretnie był członkiem zespołu, który doradzał IBM-owi odnośnie użycia w ich pierwszym PC-cie chipu Intela. Był zatem w samym środku wydarzeń i według jego relacji Intel już z chwilą podpisania umowy z IBM-em zakładał, że limit pamięci będzie z czasem problematyczny. Producent procesorów, wiedząc, że Microsoft opracowuje OS dla maszyn IBM-a, w których zagości 8088, przygotował zespołowi programistów listę 10 założeń, na których Microsoft miał nie opierać swojego systemu. Efekt? Zacytuję autora. Według mojej wiedzy, Bill i jego zespół złamali 8 z 10 założeń. W tym materiale to już wszystko. Na koniec chciałem zaznaczyć, że przygotowanie tego odcinka ułatwiła mi strona quoteinvestigator.com. Polecam wszystkim. Autorzy zajmują się sprawdzaniem, czy cytaty są słusznie przepisywane różnym osobom. Istna kopalnia wiedzy. Dzięki za uwagę. Cześć.